No cześć, witajcie w drugim odcinku. Dzisiaj taki odcinek z gospodarstwa u Andrzeja, który już jest w trakcie żniw. Pierwsze pole wczoraj poszło jęczmienia, dzisiaj już lecimy w pszenicę. Kombajny Fortune 517. Tu już jest MTZ-cik uszykowany też z prasą zwijającą. Za chwilę też podstawimy tam Fortune'em drugim ciągnikiem naszym ZT-323. A te przyczepy na pole, potem musimy wrócić po jedną Niemkę. Jeszcze musimy tą drugą, która jest tam w hali, rozładować, bo na niej jeszcze stoi jęczmień czaj wmocony. No i 60 jeszcze trzeba belki rozładować. Także no, roboty jest mnóstwo, także nie ma na co czekać. Wskakujemy w ciągnik i lecimy po prostu podstawić pierwsze przyczepki. No, już wracamy na gospodarstwo sobie. Teraz szybko jeszcze opróżnimy tą jedną przyczepę. Sypiemy jednak, no miało jechać na skup, no ale na skupie są dosyć duże kolejki, dlatego też musimy się tutaj rozładowywać na razie w hali. Później spróbujemy po prostu to. Mamy koparkę, właśnie koparkę, ładowarkę właściwie Forshaya T174 i będziemy po prostu ładować tutaj w środku bezpośrednio już na przyczepę. Ewentualnie 60 z turem tam nam dopomoże. Dobra, teraz musimy tu jakby wysypać to wszystko. Może być nawet na środku. Okej. Jak widzicie na tym gospodarstwie, no w większości to są maszyny Fortschlita. A to dlatego, że Andrzej w latach 90. tam sobie jeździł do Niemiec dorabiać bardzo często i no, nakupił tego sprzętu, tak? Zawsze jak wracał, to coś tam sobie przywoził. Tym bardziej, że tam już to co miało takie niższe ceny, bo tam już głównie kupowali rolnicy zachodnie sprzęty. Dlatego on tutaj dużo z tych maszyn ma, ale nie za wszystkich jest zadowolony, nie? Żeby nie było, że z jakimś tam fanatykiem Fortschlita, to niestety tak nie jest. No tak, wiem, tego ten ciągnik by chętnie wymienił. Kombajn jeszcze jest, mówię, że w miarę dobry. No niestety tutaj sieczkarnia już powoli też nie spełnia swojej roli, no to rozdrobnianie kukurydzy nie ma jakiejś tam najlepszej. Dlatego też będzie tam starał się też to wymienić. Dobra, my tu mamy zestaw, mamy. No i lecimy sobie już z Niemkami na pole. Czy już tam wypatruje? O, kosi, także nic się nie zepsuło, to dobrze. Czy już zwija za nim? Tak, już zwija, także będziemy mogli za szybko 60 jeszcze podpinać i będziemy zaraz zbierać. Dobra, pojedziemy teraz od tej strony, bo na tamtej końcówce dostawiliśmy autosanki. No, coś mi się wydaje, że mu nie starczy do końca miejsca w zbiorniku, trzeba odpalać sprzęcior i pomóc mu wysypać. Okej, to ruszamy. Tak, jest już kogut, widzę. Miga. Teraz zobaczymy, to sąsiada polem przejedziemy. Się nawrócimy. Nie wiem, czy będzie chciał biegu sypać, czy nie. Tak, chyba nie zdążymy podjechać, a za nim będzie mieć pełno. No, akurat na końcu pola wysypiemy sobie to wszystko. Okej, dobra, zobaczymy, jak tu się sypie.
elegancko się sypie. Sypie się kolejny zbiorniczek. Tutaj wysypie, nawróci, wróci na ten pas i jeszcze trochę dosypiemy i polecę szybko się rozładować. Dobra, palimy furcłoma i lecimy. Gazeczek już nas wyprzedza. My lecimy, tu jeszcze ostatnie się dosypiemy. Polecimy już, zobaczymy czy na skup, czy na gospodarstwo. Dobra, ciężko się tak sypie, bo to już wszystko w rolach operatora. Kombajn, bo ja tu nic nie widzę. Gdzie on tam sypie, czy dobrze sypie, czy źle. Trzeba uważać, bo to widzicie belki. Wszędzie belki pozostawiane już. Zmieniamy sobie, ale myślę, że on tam już spokojnie. Tyle co chciał, to mi sypał. Okej, i my już sobie lecimy na gospodarstwo. Okej, już wracamy ze skupu. W skupie nie nagrałem, bo kiepsko ten materiał wyszedł. Ale teraz tutaj szybko musimy się przebranżowić, przestawić na właśnie zbiórbel. Staweczki pościągać. Zaraz skakujemy, lecimy dalej z koksem. Wszystkie bele zebrać, będzie po prostu robota zrobiona. Dobra, tu cofniemy. Możemy tutaj zapiąć. Tu się podczepimy, poczekamy aż on to wysypie, potem pomożemy zapiąć header, rozłożyć i zwozimy słomę. We don't give a fuck. No i już ostatnia prosta, jesteśmy w domu. 60 za nami też już śmiga. Słomy mamy nawiezione dosyć dużo, jeszcze tam te po 2-3, potem będzie trzeba wrócić, ale to już jutro na spokojnie. Może obornik załadujemy na przyczepy i wywieziemy. Dobra, kierunkowskaz zwalniamy i na naszą farmę zajeżdżamy. No i tak bym to widział, te odcineczki, no tutaj staram się kogoś do multi sobie to dorzucić, żeby to po prostu to szybciej szło, wygodniej. Ponad tym dźwiękiem i tak dalej trzeba popracować, ale myślę, że już jest całkiem spoko w porównaniu do tego co było. No i teraz mam nadzieję, że te odcinki no w miarę przynajmniej raz w tygodniu będę się starał wrzucać, plus jakieś tam live'y może jeszcze się uda
ogarnąć, nie? Także tutaj MTZ-a odstawiamy. Teraz trzeba będzie potem zrobić burty już normalne do słomeczki. Się przydały otwarte, a teraz zrobimy z nadstawkami już do zboża. No i 60 też do odstawienia. Tutaj mam właśnie taki modzik, który sam układa belę, no bo po prostu wiadomo, że przy tym moim czasie grania, no to mi się bardzo przydaje. Mam po prostu ładny stóp już ułożony. Jak się gra samemu, chce się zaoszczędzić czas, to naprawdę polecam, ten mod jest bardzo fajny. Tak jak widzicie, no, eleganckie beleczki poukłada. No dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!